Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, Ministerstwo Handlu w Ameryce bierze się za maszyny do robienia lodów w McDonaldzie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No dzisiaj troszeczkę lżej, bo ostatnie parę dni, no prawie że tydzień czy ponad, była rozmowa tylko o tym Afganistanie, no i cała ta Ameryka, cała sytuacja, codzienne życie amerykańskie jakoś tak odeszło w siną dal, także dzisiaj troszeczkę będzie na wesoło. Lody, kto nie lubi lodów, każdy lubi lody. No w Ameryce też ludzie lubią lody. Lody w Ameryce, w McDonald'sie, 60% deserów to właśnie w McDonald'sie to są lody. To są dosyć tanie, zwykłe, oni mają takie maszyny. Ci pracownicy biorą taki wielki worek galonowy czy dwugalonowy. Galon to tam jest 3,78 litra, czyli prawie 4 litry, no wlewają to. No i ta maszyna mieli tam i wyciska. No są dwie możliwości, w zasadzie trzy możliwości. Albo czekoladowe, albo waniliowe, albo mieszane. To zawsze było dosyć tanie, to było 99 centów. Dolara. Teraz już jest sporo drożej. No na pewno do tego nie dokładali. No hamburgery jeszcze rok, dwa lata temu były po 10 centów. Nie cheeseburgery, nie z serem, tylko ta zwykła bułka, kawałek tego mięsa, czy tam cokolwiek tam ten mielony jest, kawałeczek ogórka kiszonego i ketchupu. No i to było 99 centów. Także to było dosyć tanie. Teraz wszystko podrożało. Teraz inflacja jest galopująca. W niektórych miejscach zwykły cheeseburger, hamburger to jest 3-4 dolary, także już nie jest tanio. No ale dlaczego Ministerstwo Handlu wzięło się za te maszyny? No wzięło się za te maszyny, no bo te maszyny nie działają, no i ludzie się śmieją. Ludzie się śmieją Jest to po prostu nawet w telewizji komicy mówią, że ciągle jest to rozwalone. McDonald's, no to jest koncesja, tak? To jest sieciówka taka, ale to jest koncesja. To trzeba wykupić tą franczyzę, po polsku to mówią, no ale to jest koncesjonowane, jakieś takie płacą tą opłatę roczną do głównej firmy, do dyrekcji. No i prowadzą to tak, jak mają rozkazane. Nie mogą za dużo zmieniać, nie mogą mieć swojego menu, muszą brać tam niektóre rzeczy, no ale właśnie maszyny są regulowane przez dyrekcję, no i te maszyny nie działają, także te 60% tych deserów jest jednak sporą rzeczą. Jak ta maszyna nie działa, no to ludzie się denerwują. Dlaczego to jest tak skomplikowane? No dlatego jest skomplikowane, bo maszyna jest skomplikowana, no i do tego jeszcze dochodzi higiena, cały ten proces, no to oni się boją zatruć, no bo jeżeli by była jakaś E. coli czy jakieś inne bakterie, ludzie by zaczęli chorować, no to by było skażenia. Także higiena to jest duża sprawa, no i te maszyny, no to one mają jak system taki automatyczny, że na gorąco czyszczą, tam trzeba wlać wodę, no i to się wszystko gotuje, sterylizuje i wyczyszcza, ale jednak, no żeby tej bakterii nie było. No i maszyna czasami się rozwala. Jest problem taki, kiedy się rozwala. No każda maszyna tam może się rozwalać. Tyle tylko, że firma Tyler, która produkuje te maszyny, no to ma wyłączność na to, ma wyłączność i tu właśnie jest, dlaczego ten Ministerstwo Handlu się wtrąca do tego. No bo mówi, że Tyler troszeczkę nadużywa swojego monopolu,
i nie pozwala reperować maszyn, czy maszyny nie mogą być reperowane przez właścicieli tych koncesji, tej franczyzy, którzy mogliby oszczędzić pieniądze, jeżeli by sprzedawali lody, to po pierwsze, a po drugie nie musieliby płacić fabryce, które wyprodukowała te skomplikowane maszyny. Także właściciele McDonald'sów się troszeczkę denerwują. No, jak jest problem, to zawsze jest jakieś rozwiązanie. No i jedną z tych rozwiązań, no to jest firma Kitsch, która się zorientowała, popatrzyła się na te maszyny, no i zrobiła jakąś taką adaptorek, przystawkę, po prostu włącza tam gdzieś do kontaktów tą swoją maszynkę, no i ta maszynka w zasadzie analizuje cały ten software, ten firmware, wszystko co tam chodzi, no jak się pojawiają jakieś błędy, to do tej pory ta firma Taylor, no to wyświetla jakiś tam 1, 12, 17 ABC i tak dalej, no i te kody, no i to teoretycznie można tą wziąć tą książkę, na stronie 67 przeczytać, że taki kod to jest taki kod, no i albo zreperować, albo, no bo może to potrzeba nalać wody, czy tam wyłączyć coś, czy dosypać czegoś, może to jest prosta sprawa i ten kod, no w zasadzie musi być przetłumaczony z jakichś takich dziwacznych literek na konkretną angielski tekst. No i dużo ludzi nie potrafi, dużo ludzi, tych ludzi, którzy pracują w McDonald'sie, nie potrafi tego, nie otwiera tej książki, właściciele też jakoś nie potrafią, klienci się denerwują i maszyna nie działa. No i właśnie ta firma Kitsch, no to znalazła taką niszę, po prostu podłączyła i tam jest napisane nalej wody, albo włącz coś tam, albo brakuje waniliowego smaku i tak dalej. No i teraz problem jest taki, że Ministerstwo Handlu zastanawia się, czy ten Taylor, właściciel czy producent maszyn ma prawo zmuszać właścicieli koncesji, żeby oni korzystali z ich usług. No, fabryka maszyn do lodu powiedziała, że w zasadzie to nikogo nie zmusza do tego, żeby oni korzystali z usług oryginalnej fabryki, tyle tylko, że jak dotkną, no to gwarancja jest rozwala się. I Kitsch złożył pozew sądowy przeciwko fabryce ten Taylor, dlatego że powiedział, że oni po prostu wzięli, skopiowali, zrobili taki wsteczną inżynierię i przebadali tą maszynę, co Kitsch wykombinował. No i oni zaczęli sami produkować swoją taką dodatkową. No i teraz ten Kitsch jest zdenerwowany, bo mówi, oni spędzili dużo czasu, żeby usprawnić życie właścicielom koncesji i franczyzy, a Taylor sam tego nie robił i zawsze był do tyłu, no bo kombinował, żeby zarobić na reperacjach. No i Ministerstwo Handlu mówi, że to jest coś niedobrego. Do tego jeszcze, jak oni wysłali list do właścicieli koncesji, no to się pytali, jak to często działa, jak oni tam to reperują. Administracja Bidena ogólnie ściga dużo fabryk i producentów, którzy zmuszają, czy tam ograniczają możliwość wolnorynkowej reperacji. Są w wielu stanach, na wielu poziomach, w wielu stanach to jest sytuacja taka, że stanowo przedstawiają prawo, które zapewnia najróżniejszym warsztatom samochodowym prawo do reperacji,
że ludzie po prostu mają prawo do kupienia jakiegoś takiego urządzenia, żeby zrobić badania, podłączyć się do komputera. No i fabryki walczą z tym. Fabryki samochodów walczą, oni mówią, że diagnostyka musi być zrobiona przez autoryzowanych dealerów. No a wszyscy ci właściciele tych warsztatów, no zdają sobie sprawę, że to nie są już czyszczenie gaźników i tak dalej, że to jest skomputeryzowane, no ale mówią, że nie może być monopolu właścicieli sprzętu, żeby sprzęt był reperowany nieustannie przez tych, którzy wytworzyli ten sprzęt, że to musi być wolny rynek. No i tu jest właśnie podobnie z tymi maszynami do lodów w McDonaldzie. Kicz w tym samym oskarżeniu, no to właśnie jednych z tych podstawowych oskarżeń to było to, że Tyler po prostu skopiował i ukradł całą technologię i całą tą myśl techniczną. Właściciele no na pewno woleliby, żeby było to jakieś łatwe, szybsze i przyjemniejsze. Większość tłumaczy, że maszyny do lodów na dzień dzisiejszy są za bardzo skomplikowane, no ale to jest fakt. Teraz lodówki można kupić, które mają skenery, lodówki można kupić, które mają kamery w środku, włączają światła, także, że jeżeli pójdzie się do sklepu, można porozmawiać, czy tam skomunikować się z lodówką i zobaczyć, co jest w środku, a jak nawet nie zobaczyć, to lodówka jest w stanie przeskenować rzeczy, rozpoznać i podać listę, co jest, czego nie ma. To w prywatnych domach, także, że komercyjny McDonald's, który ma te proste lody, no też to wszystko jest tak skomplikowane, że się psuje za często. No i ludzie wygląda na to, że właściciele nie potrafią sobie z tym poradzić. No i to tyle. Także kiedy będziecie w McDonaldzie, czy w Ameryce, czy w Polsce, czy gdziekolwiek, idźcie, zamówcie lody waniliowe, miękkie, nie takie twarde. No one chyba są śmietankowe. No i zobaczymy, czy działają. No czasami ten kubeczek jest przyjemnie zjeść bez niczego. Lato minęło, ale zawsze jest miejsce na lody. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego filmiku, czasami zdemonetyzowanego. No, nie wrzucam na Rumble. Nie było tam za dużo oglądalności. Nie wiem, może jeszcze wrócę do tego. Teraz idiotyczna platforma YouTube'a przez ostatnie dwa tygodnie ostrzegała, czy zaobserwowała, że oglądalność była mniejsza, dlatego że mniej publikowałem filmów. No, napisałem im, co o nich myślę. Także oglądajcie, piszcie swoje komentarze. Przyjemnie jest, że oglądacie. No, nie ma subskrybentów. Cokolwiek 10 osób zasubskrybuje, to YouTube usuwa następne 10, także że jest tam jakiś tryk w tym wszystkim, żeby to wszystko poblokować. Nie rekomenduję mojego kanału. Usuwa, nie wiem kogo usuwa, bo nie jest widoczne, nie wiem kto subskrybuje, no bo też większość ludzi nie pokazuje, nie ma możliwości zobaczenia, że subskrybują. Także walczą ze mną, no ale ja będę walczył, będę
nagrywał te swoje filmiki. Już 4 lata to trwa, także raczej chyba się jeszcze przez jakiś czas nie poddam. Następnym razem, no myślę, że będzie o Afganistanie. No, Afganistan to jest jednak wielka sprawa. Afganistan to jest sprawa poważna dla Ameryki, poważna dla Polski, poważna dla Chin, poważna dla całego świata. Ten kraj chciałby żyć normalnie. No ale najsmutniejsze jest to, że tam Taliban po prostu opanował, tak jak komuniści opanowali Europę Wschodnią i tam ich ścigali, normalnych, szarych ludzi, tak i w Afganistanie też jest ściganie. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na normalnych 2022-2024. Wiecie, co robić. Normalni powinni być normalni. Przekaz dla socjalistów. Popatrzcie się na cenę benzyny, popatrzcie się na to, co Biden robi. No to jest po prostu nieprawdopodobnie. Ta jego rzeczniczka, ta ruda cwaniaczka psaki, to co ona wyprawia, żeby wytłumaczyć idiotyzmy Bidena, no to już chyba wy też się śmiejecie z tego wszystkiego. Także zmieńcie swój stosunek do partii socjalistycznej w Ameryce. To nie jest partia demokratów. Zacznijcie myśleć bardziej konserwatywnie. Ten liberalizm, socjaldemokracja po prostu się zidiociała. Lewactwo zawsze doprowadza do ruiny, gdziekolwiek nie jest. Zdrowia dla normalnych.